Krzysztof, ile pan ma lat? 40. No, a ja tu mieszkam 44 lata. Wie pan, jak wyglądały kiedyś te łąki? Ja 44 lata walczę o to, żeby doszło do właśnie do takiego stanu, jak jest. Zainicjowałam plac zabaw, ławeczki, drzewa, dzięki pomocy Rady Osiedla, siłownie. Walczyliśmy o te łąki i walczymy do tej pory. Nie ma żadnych konfliktów sąsiedzkich. Ja o żadnych konfliktach nie słyszę. Czy to, że dzieci się bawią pod oknami, to czyja wina? My no, to są całe wakacje Proszę bardzo, gdzie mamy plac zabaw na Jordana? Co zrobiliście z placem zabaw na Jordana? Całe życie niszczycie wszystko na tym się ja niszczę? A kto zrobił to? To jest teraz spółdzielnie. Szanowni Państwo, oczywiście, drodzy Państwo, proszę Was o jedno. Boisko, rozumiem, trawiaste, tak? Czy wielofunkcyjne? Bo trawiaste to jest tylko piłka nożna, boisko wielofunkcyjne to jest i siatkówka i... Wszystko to, o czym Pan mówi tu w tych propozycjach, które miałyby niby powstać tutaj na boisku. Okej, boisko wielofunkcyjne z ZUS-em, na łące z ZUS-em. Jest tutaj to jakiś przedstawiciel młodzieży? Tak, tutaj. Czego Ci brakuje na tym placu zabaw? Nie na placu, ale żeby postawili na przykład dwie bramki i ogrodzili to siatką i żeby każdy po swoim się zbierał. Właśnie. O, dobrze, to wszystko zaraz dojdziemy, tak, ale... Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Te błonie zielone, ten plac, to jest kompromisem między Urzędem Miasta a Radą Osiedla. To jest jedyny w centrum miasta plac zielony. Nie ma już innego. No i zostaje. No i nie zostanie. Nie ruszać go. No nie ruszają. Proszę Państwa, chcemy dla dzieci rozszerzyć. Jest miejsce poszerzyć plac zabaw. Jest siłownie można poszerzyć. Jest na to miejsce. Nie psuć tego terenu. Ten teren też jest potrzebny dla bezpieczeństwa też miasta. Tu może helikopter stanąć, jakby się coś działo. Była taka sytuacja. Tutaj mamy płaski teren, który można fajnie wykorzystać, tak? Mniej więcej, strzelam, od tej strony mamy osiedle, więc tutaj już nic nie zrobimy. Mamy tutaj też blok, tak? Tak, a tutaj mamy fajne miejsce, żeby taki prostokąt 20 na 10 spokojnie zmieścić. Ważne, żeby on był ogrodzony siatką, tak? Żeby dzieciaki, jeżeli grają w piłkę, żeby ta piłka nie uciekała. Tak, i na takim boisku, o takim wymiarach właśnie 20 na 10 można przeróżne sporty uprawiać. Można przyjść, pokopać piłkę, zagrać w kosza, można odbijać siatkę. Boisko do siatków.